końcu pokazuje, że dobrze, że jest w Grand Prix, że jednak ma coś do powiedzenia. A propos stresu i tego ciężaru gatunkowego wyścigów, które przed nami, myślisz, że Janusz sobie poradzi z tym, że wreszcie ten półfinał wywalczył i teraz czego właśnie te nerwy nie zjedzą? Ja dzisiaj jestem zauroczony wyrachowaniem Janusza Kołodzieja na torze. On jest dzisiaj chłodny, on jest takim typowym killerem. Drugie miejsce, wiezie te dwa punkty, nikt go w stanie nie jest minąć. To dobrze, że jest taki Janusz. On nie jest emocjonalny, nie próbuje po całej szerokości toru. Zimno na chłodno kalkuluje, zdobywa punkty. Ma już 10 punktów, na pewno przesunie się w górę tabeli. No i to jeszcze mi się wydaje, że to nie jest jeszcze koniec Janusza dzisiaj. Obyś miał rację. Mechanicy drżą cały czas.